bardzo cieszymy się zwycięstwem. Nie ukrywam, że obawialiśmy się tego meczu, bo wiedzieliśmy, że teraz tu z Ostrowa tutaj z każdym w Ostrowie walczy. Dla nas to było 11 spotkanie w 29 dni, tak więc tutaj też mieliśmy pewne obawy, dodatkowo graliśmy bez Sony, ale tak jak mówię, z drobnymi błędami, z drobnymi kłopotami, ale wygraliśmy, to jest dla nas najważniejsze. Dziękuję. It was a tough battle between both teams. We played hard. It was our first time playing up against the zone for so long, so we had to really adjust as a team. And I think we handled it well and battled each and every possession and came out with the win. Znaczy ostatni mecz nam nie wyszedł z kontrataki, dzisiaj gdzieś to kontratakę wygraliśmy, udało nam się na deskach troszeczkę wygrać, no ale jest jednak różnica w poziomach. Ta trzecia kwarta znów ucieczka, koncentracja albo inaczej. Może Wisła bardzo mocno weszła na obroty w obronie i to nas wybiło z rytmu, to ta ucieczka i znów próbowaliśmy gonić, no gdzieś tam nam zabrakło tych punktów, parę razy szczęście. Aczkolwiek pierwszy raz gratulacje za wygrany mecz. Gratuluję się po drugim. Dziękuję. Ja również chciałam pogratulować. Gratuluję się za the win this game. No tak jak trener powiedział, Wisła no, jest topowym zespołem i szukałyśmy troszeczkę szansy, żeby wygrać ten mecz w ich zmęczeniu, ale za dużo nietrafionych z czystej pozycji rzutów i myślę, że to troszeczkę rzutowało na ten mecz. Mocno pracowałyśmy w tym tygodniu nad kontratakiem. Wydaje się, że idzie to w dobrą stronę, ale musimy się cały czas zgrywać po roszadach, które w naszym zespole miały miejsce. Dziękuję.